Dzień dobry, Marianna Munkla. Przyjechałam z Kildrek. Zapraszam na wywiad PPTV. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. Proszę Państwa, witam w Brukseli na przesłuchaniach do konkursu The Voice of Polonia, piąta edycja w roku 2024. Ze mną jedna z kandydatek, która przyjechała do nas. Skąd? Zaraz się dowiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd dzisiaj przyjechała Pani do nas i kiedy? Ja przyjechałam z Belgii, mieszkam niedaleko, raczej niedaleko, 26 km od Antwerpii. Także jestem tutaj. Od 16 lat mieszkam już w Belgii. Wspaniale, no to niedaleko, jak patrząc na to, jak ludzie spod Warszawy przyjeżdżali. Tak, tak, ja mam bliziutko. Wspaniale. Proszę powiedzieć, jaki występ? Co dzisiaj Pani przygotowała i jak wrażenia po występie? Dzisiaj przygotowałam krakowski Splin Manamu. Troszeczkę się stresowałam przy tym, ponieważ to jest bardzo trudna piosenka. Oraz Martyna Jakubowicz, Kołysanka dla misiaków. Coś innego. Śpiewanie to hobby, czy zawodowo Pani to robi? Na razie jest hobby od roku czasu, bo w tamtym roku też byłam półfinalistką The Voice of Polonia, ale niestety wiem, że mi nie wyszło, ale to z mojej winy, stres, nerwy, pierwsze występy na scenie to było ciężko, ale już od roku czasu śpiewam, mam swoje koncerty, za niedługo będę miała 26 października następny koncert, także teraz się stało, na razie to jeszcze hobby, zawodowo nie, bo jestem mamą czwórki dzieci, także na razie zawodowo nie mogę śpiewać jako zawód, tak? Na razie to jest hobby. Wspaniale, wiemy już o hobby, śpiewanie, z sukcesami. Tak, maluję, piszę teksty, tak samo swoje. Wspaniale. Generalnie, jaki rodzaj muzyki Pani lubi? Ja generalnie słucham rocka, bardzo ciężkiej muzyki, ale jak ja śpiewam, to ja śpiewam spokojną muzykę, bo czuję, że mój głos do tego bardziej się nadaje i raczej odczuciowo bardziej śpiewam. Powiedziała Pani, że od 16 lat mieszka w Belgii. Życie w Belgii, jak wygląda dla Polaka? Dlaczego Pani została i czy zamierza Pani kiedyś wrócić? Raczej u mnie to jest troszeczkę inaczej, bo ja od 25 lat mieszkam za granicą. Najpierw mieszkałam we Francji 10 lat, później przyjechałam do Belgii. No wiadomo, nie ma rodziny, jestem tutaj, raczej dzieci mam, ale rodzina jest cała w Polsce. Wiadomo, tęsknota jest tak, zamierzam wrócić do Polski oczywiście, kiedy to jeszcze nie wiadomo. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, życie, tęsknota jest za krajem. Jest fajnie, jest lepiej jak w Polsce, ale no po prostu tęsknota za krajem jest. Ja pochodzę z malutkiego miasteczka Szklarska Poręba, z gór. Także brakuje mi tej natury, brakuje mi tego wszystkiego. No wiadomo, piękne regiony Polski. Tak, piękne. Plany na przyszłość. Co Pani planuje? Czy dalej kształcić się właśnie w muzyce? Dzieci podrosną? Mama będzie wolna. Tak, ja mam też syna, który gra na pianinie, uczy się na pianinie, także on też idzie w stronę muzyki, a ja nie wychodzę jeszcze w taką daleką przyszłość, bo ja zawsze jak planuję, to mi nigdy nie wychodzi, więc ja zawsze takim spontanie jestem. Także jeżeli mi się uda, to oczywiście chciałabym śpiewać, ale ja bym chciała śpiewać tak kameralnie, dla małej publiczności, w musicale. Taki mój styl, który mam, a jeszcze mnie też czeka koncert w moim rodzinnym miasteczku Szklarskiej Porębie przed moją publicznością, także cieszę się i się nie mogę doczekać. Wspaniale, rozwija się. Gdzie można Panią śledzić? Może na Instagramie, może na Facebooku? Tak, mam swojego Instagrama, mam swojego Facebooka, które daje nagrania i właściwie tyle, tak. No, tak bardzo się nie udzielam, bo słyszałam dużo krytyki pod moim głosem, więc ja tak na ograniczonej liczby ludzi śpiewam. Właśnie. Ale powiem Pani, że krytyka jest czasami bardzo mocnym i dobrym kopem. Właśnie ostatnio, jak powiedziałam, że będę śpiewała, nawet ci, co nie lubią, że śpiewam, to tym bardziej będę śpiewać. I o to chodzi. Dobrze, tak. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów, spełnienia marzeń. No i się na pewno widzimy wkrótce. Mam nadzieję. Nie będę dziękować. Dzisiaj będą wyniki. Późnym wieczorem zobaczymy. Mam nadzieję, że jestem w finale. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, dla PPTV z Belgii, Brukseli, Sylwia Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść,
zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.